Następna zima, następny piękny czas. Jak ja kocham zimę. Nic nie zastąpi mojej kochanej zimy, bo ja ją tak kocham. Maryland się kłania. Wiecie co, ostatnio? No R, jedziesz, stoisz, co ty robisz? Ostatnio patrz, bo jak wyjadę. Ludzie tracą głowę, nie? Ludzie tracą głowę, nie patrzą. Dobra, Maryland się kłania. Ludziska, ostatnimi czasami nie było mi już od września. Już 4 miesiące, prawda? Nie, 5 miesiąc. Piąty miesiąc. Że nie ma mnie na zachodzie, ale wiecie co? Jak marudziłem, tak jak jest zima, to ludzie mam gdzieś bycie na zachodzie. Mam gdzieś bycie na zachodzie, naprawdę. Przez właśnie zimę, więc jeżdżąc na przykład na Vancouver, przepraszam. Przeklapane jest, bo tam jest wieczna zima. Coquihalla! Te sprawy. Ontario, droga numer 11, to jest rzeźnia. Tam nikt nie chce nawet w lato jeździć. Znaczy większość kierowców, którzy jeżdżą. Jeżdżą już długo. Tam jest rzeźnia, już opowiadałem o tych drogach, tak? 11 to jest najgorsza droga w Kanadzie, co tam się wyprawia. Oczywiście chodzi o nowych kierowców, o padzi, o gonitwę za, żeby stamtąd wyjechać, a tam się jedzie przez 2 dni, prawie 2000 km. Zaczynając od... Znaczy ja akurat już teraz tam nie jeżdżę przez Ottawę, jak kiedyś jeździłem, to bardziej przez Quebec jechałem, tam przez Quebec jeszcze jest spokój i dopiero wjeżdżasz na tą całą tą 11, tam wyżej, na Przymatę są. Kiedyś jak przez Ottawę się jeździ, chociaż czasami przez Ottawę też nie, ostatnio nie, przez Ottawę nie, czasami do Toronto są ładunki i z Toronto się jedzie w górę. Dobra, mniejsza z tym, chodzi mi o to, że no jest rzeźnia, tak, cały czas zima, a tutaj jak na południe zacząłem jeździć w Teksas, teraz wracam z Florydy, to ludzie, tej zimy się nie widzi. I teraz na przykład jestem tu w Maryland, jadę w górę, jest dzisiaj cały dzień śnieżyca alert, czyli ten alarm na śnieżycę. I Pensylwania panikuje, tak? No jeszcze nie i widzę, że tam na żółto na razie jest, więc jeszcze jakoś ta droga idzie, ale już widzę, że tam jest ta restrykcja na pewno na 100% na 45. To jest nowe jakieś, nowe prawo. Ja nagrywałem to, ostatni filmik widzieliście. Nagrywałem to i nie kapuję trochę. Znaczy kapuję to prawo, ale nie wiem, to jest takie. Te znaki trzeba się domyślać. Jest droga już, ludzie. No kurde, jest sucha droga prawie, tak? Widzieliście w tamtym filmikach. Jest restrykcja na 45, kiedy droga jest normalna, sucha, to jest Pensylwania DOT, sorry, to jest, no to nie jest, nie wiem, jaki sens jest 45 zakładać, okej, no dobra, padał śnieg, ale potem oni to zostawiają, nie ma śniegu, jest asfalt normalnie, niewidocznie, mokry asfalt, bo jest tam 2 stopnie ciepła, no tak samo jakbyś
suchy, alarm, łańcuchy trzeba w górach zakładać, a nie pada śnieg, jest sucha droga i ty na łańcucha będziesz się opłacał, no. Więc dobra. Ej, no jak taka droga, jak na razie tutaj jeszcze jest okej, okay, tak? Dopiero się zacznie w Pensylwanii, akurat tam, gdzie te najgłupsze restrykcje są. No zobaczymy, na razie pompa, jedziemy. Jak na razie wygląda tak, jak wygląda. No, tak, słuchajcie, tak, taki śnieg, to kurde, ludzie, no sorry. Nie wiem, dlaczego to nagrywam, bo takie coś, to... Ale nie, bo naprawdę śnieżyca jest, jest ostrzeżenie, tak, jeżeli chodzi o... Kurde, ale mamy coś mi nie skończyło. Cholerne. Od czego mi to skończyło? Na ustach mi coś, cholerne, skończyło. Dobra. Więc jest alarm, więc ja prawdopodobnie cały dzień będę w tej śnieżycy jechał, bo niedługo będę miał Pensylwanię.
45, jaja. No żarty zrobicie, tak? Dobra, chodzi mi, że mam 9 godzin w Ameryce, tak? Przez te 8 dni. W Kanadzie jest 70 godzin czy 7 dni. Więc w Kanadzie jestem ok, ale ja muszę do granicy dojechać. Mam 7 godzin do granicy. No mniej więcej, tak? Mam 9, mogę 2 godziny ekstra stracić, no ale jak tutaj jest restrykcja 45, no ja nie jadę 45, no wiadomo. Tak 50 z hakiem, tak? No nie chcę szaleć, bo mi nie warto jest mandat brać. Tylko mówię, to jest ta różnica, czy ja zdążę i dojadę do klienta, czy nie dojadę do klienta, bo w Ameryce mi godzin zabraknie. No ale to mówię, to ludzie, ja tam się nie główkuję, tak, no jest, ale dojadę, nie, to nie, no. Ale akurat, tak jak mówię, normalnie już 4 godziny bym ten Sylwanie zrobił, no to takim tempem to będzie 6 godzin, to będzie wszystko na styk, jeśli chodzi o godzinę, nie? Ale dobra, słuchajcie, tam się nie martwię tym, bo to nie jest, jakaś tam wielkie moje zmartwienie, nie? Zresztą ja nie mam jeszcze gotowego przekroczenia granicy, mam dwa ładunki, jeden ładunek jest ok, drugi nie, więc nie wiem, o co chodzi, więc to nie wiem, to już jest dwa dni, tak, dwa dni ładunek jest dalej niegotowy, żeby przekroczyć granicę, to coś tu nie gra, tak, więc nie wiem, co będzie, czy w ogóle jak będzie z tym przekroczeniem granicy, no i to. Patrzcie, no jadą, więc ja się, wiecie co, ja tak się ustawię z jakimś kostkiem, który troszeczkę szybciej jedzie. Przecież... No ludzie, no bo gdzie 45 na takiej drodze, no? Tak wygląda dzisiejszy dzień. Wielki strach o nic, znaczy nie strach, panika, no panika, że śnieżyca, że to, że tamto. No słuchajcie, taki śnieg, to ja nosem wciągam, wiecie, nic nie ujmując, no jest zima, tak, ale mówię, no to myślałem, że będzie o wiele gorzej, bo tak zapowiadali, śnieżyca znowu sezonu, słuchajcie, może i później będzie, ja jeszcze na razie jestem w takich terenach, że no, taka jazda to jest nic, no w Kanadzie to jest codzienność, tak? Taka jazda. Tutaj dalej te 45 jest, tam kilka policji się kręci na poboczach, więc tak, no nie chcę ludziom przesadzać, bo w rację dostania mandatu, ja wiem, no nie, ale nie, dobra, ale ty, jak już zwalniamy do 35, to wybaczcie. Ale nie, takie coś tu mnie interesuje. No, nie, bo jest jednak granica, tak? Można jechać. Nie trzeba do 35 zwalniać przecież, tak? Więc tak, no dalej jest ten nakaz 45. Niepotrzebny, nie w takiej pogodzie, no. Ale dobra. Pustych naczep i podwójnych nie można. Niech i będzie, tak? Dalej nie mam jednak pozwolenia przekraczenia granicy. I tak mówię, to mi nie pasuje, ludzko. To dwa dni, to jest głupia papryka. Czegoś tam musi im brakować, a nie musimy dokumentów. Dokumentu i musi brakować. Ty co tu z tą droną jest, no? Czegoś ich musi brakować. Ten cały broker. Jak to tam po polsku broker? Jakiś to. Był jeden, ten ostatni klient, co byłem. Dał mi tylko dokument, a ja mówię, a gdzie jest dokument na przekroczenie kanadyjskiej granicy? A to ma broker. No i widzę, jak ten broker to ma. Broker tego nie ma i ładunek jest nie ten, no.
Ja będę musiał zadzwonić do firmy, się spytać tym, co się dzieje, bo to dwa dni, to słuchajcie, ten pierwszy ładunek w ciągu godziny mi zrobili. Nawet nie, ja wysłałem, zacząłem jechać i już przyszedł mi e-mail zaakceptowane. No dobra, zaakceptowane to nic nie znaczy. Ja potem godzina później, ja już miałem numer, tak? Numer ten taki, który ci potwierdza, że możesz przekroczyć granicę. To było przedwczoraj. A drugi, który ma 4 palety, miałem dokumentu na kanadyjską granicę. Do tej pory, 2 dni później, dalej nie mam. Dalej nic nie mam. Więc to jest ten problem z tym, że jestem broker, nie wiem. Słuchajcie, no jak zamawiasz produkt, no to weź się upewnij, cholera jasna, że te papiery są, tak, że gdzieś będą, a nie. Kierowca będzie siedział, kurwa, potem, bo 4 palety papryki, kurwa, papiery miały być, papierów nie ma, upewnij się, że te papiery, kurwa, będą, no. Więc nie wiem, co dzisiaj będzie, czy ja przekroczę tą granicę, ale chodzi mi o to, że jak już to 2 dni trwa, kurde, jak ja dawno Bonda nie robiłem, nie wiem, czy oni będą chcieli to w Bonda wziąć, ale nie wiem, czy ja... Jak to się robiło, te bondy? Ludzie, ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ja ostatnio na bondzie jechałem. Jak bonda nawet... Ludzie, ja chyba bonda nie robiłem, bo jak masz bonda już zrobionego, bond to jest przekroczenie granicy i potem klient musi to jakoś tam słonie od... Nie wiem, jak to nawet mówić, no. Iść tam gdzieś to cło, czy zapłacić, czy jakieś kontrole. Nie, ja nie wiem, na jakimś pracowałem, na jakich zasadach ten błąd, jak to działa, tak? Że to po prostu wjeżdża, produkt wjeżdża, ale nie ma prawa być tam dystrybuowany. Jezus Maria. Muszą oni tam jakoś tego bonda ściągnąć, to nie wiem, tam przy celnicy, ja nie wiem, jak to nawet działa, nie? Ale to mówię, to już jest wtedy, tylko że to kosztuje klienta, tak? Więc klienci nie chcą, żeby na bondzie wjeżdżać. Kurde, nie wiem, jak bond jest po polsku. Bond. Jest... Nie wiem, jak nazwać bonda. Bond, jak jest bond? Dobra, mniejsza z tym, nie? Dawno nie robiłem bonda i ja nawet nie wiem, czy mam jakiś tutaj dokument, żeby bonda zrobić, bo jest taki papier. Kiedyś to się robiło dość często, a ja bonda to jak ludzie, jak to z 8 lat nie robiłem. Albo i z 10 nawet. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłem, że ja musiałem robić, bo jak masz dokumenty, że ładunek wjeżdża na bondzie, no to to już jest zrobione wcześniej, masz ten dokument i to już teraz komputerowo to zrobią, ale... Nie wiem, co ja nawet musiałbym zrobić. No nieważne, nie będę tutaj gdybał co, bo to na razie jeszcze do tego nie doszło, tak? Ale jak 2 dni już ładunek nie ma pozwolenia, kupię 4 palety, no to słuchajcie ludzie, to tutaj coś nie działa, tak? Ja muszę im przypomnieć, niech oni to popchną, bo to jest absurd, nie? Bo to 2 dni to pewnie nie, taki ładunek to w ciągu godziny masz pozwolenie. Ja muszę im przypomnieć, żeby oni popchnęli, co się dzieje, bo to jest absurd przez to. Oczywiście wypadek za 30 km jest. Wszystko stoi. Na Kryfisto, kurwa, jest na Google. Nie, ale tam jest łatwy objazd. Zjeżdżam numer, zjazd numer 80. I objeżdżam to. Bo nie, wszystko stoi. W tym samym dosłownie miejscu, gdzie w poprzednich filmikach, co nagrywałem, co tam się o mało nie popłakałem ze złości. W tym samym dosłownie miejscu, nie? Kurwa mać. Kurwa, jak ja nienawidzę tych terenów tutaj. Dlatego nie lubię, nienawidzę na Florydę jechać właśnie, na 80
sram, kurwa, szczam na tą kurwa drogę, no. Nienawidzę ten jeździć. Nie ma track stop, track stopy są, nie ma nigdy miejsca. Dużo ludzi, dużo gnojów, dużo ludzi, którzy nie umieją jeździć. Nienawidzę, kurwa, wschodnich Stanów, no. Jak tam jesteś poniżej już, poniżej Virginii, znaczy poniżej Richmond, Virginia, to już tak okej. Okay. Ale wszystko Richmond, Virginia, w górę, to kurwa gówno jest. Nienawidzę tych terenów. No. Dlatego wolę na Teksas jeździć. Bo nie jeździć przez te gówno, no. No dobra, jest wypadek, więc za 30 km będę musiał podjeżdżać, tak? No nic, jazda jest jak jest. Nie, ludzie, naprawdę myślałem, że będzie gorzej. Bo ostatni filmik, który widzieliście, no to chwila, moment i syf był, ale tu były opady śniegu. Tutaj cały dzień pada, ale widzę, że takie opady, takie no, lekkie, tak? A tamte, co były, no to taki ciężki śnieg, dużo. Kurwa, bliżej nie możesz, kurwa. Bliżej, kurwa, nie możesz, co? Dla ludzi, którzy mają 5 lat i mniej prawo jazdy.